Cześć, witajcie. Z tej perspektywy jeszcze raczej nie było. Także witam was serdecznie. Godzina za 10, za 12, 6. Już wyjechałem. No parę naście, w sumie 10 już minut temu. No i jedziemy, zmierzamy ku czemu to się okaże. Jeżeli wszystko dopniemy, to wtedy wam powiem. No na chwilę obecną jedziemy, chociaż nie, tu nie będę mówił, gdyby nawet. Na razie dzisiaj jesteśmy w trasie, także jadę, podpalę kamerę, gdzie coś więcej widać. No na razie to ciemnica. O, zaraz tu wjedziemy i coś wybierzemy. O, luksik, no. O, ten też może być. O, i ten tak samo. No, to ten. Ładować, nie? No. O, tu następne. Maszynerie. Kurde, wam powiem, nic i nabrać. Wszystko, pieniądze płacić i brać. Więc witam was. Myślę, że w agrodniówce, takiej wyjazdowej z trasy. Nie wiem, co tu dzisiaj się jeszcze ogólnie gdzie robiło poza jazdą. Znaczy w teorii mam plan jeszcze dzisiaj jechać do Bartosza, do tego, którego robiliśmy live tu na kanale. Pieniądze już wpłynęły do mnie, już zrobiłem przelew na się pomaga, że tu już jest wszystko dopięte, pieniądze zostały przekazane, ale jeszcze jadę w odwiedziny do Bartosza. Jeżeli się zgodzi, to też coś nagram, ale to oczywiście wola Bartosza. Także zobaczymy. Ale pieniądze już przelane, także ja już mam, że tak powiem, spokojną głowę. Bo to jednak zawsze jakaś to brzemię tak wisi na człowieku, że tu pieniądze zebrane, no nie mała kwota mimo wszystko i żeby to wszystko dopiąć tak jak ma być, ale jest, więc już jestem przynajmniej w tym temacie spokojny. Także zobaczymy, bo ten wyjazd dzisiejszy, tu gdzie teraz jadę, w planach nie był. Wczoraj po południu dopiero zdecydowałem, że jadę. A gdzie jadę? No jak się pewnie wielu z was domyśla, no tak, jadę za kombajnem, bo to kolejny wyjazd. Mam nadzieję, że na dzisiaj już będzie to ostatni wyjazd na oględziny i że to uda się dopiąć. Zdjęcia, wiadomo, jak na zdjęciach, wszystko pięknie, ładnie wygląda. No, zobaczymy, co będzie na miejscu, powiem wam tak. I może dopiero po oględzinach wam opowiem, czy coś z tego jest, będzie, czy nie. Także się okaże oczywiście, jak dojadę, bo na zdjęciach jest zawsze wszystko pięknie, a przychodzi co do czego i jest ząb. W każdym razie powiem wam tylko tyle, że jadę oglądać Klasa, nic więcej nie mówię. I parę osób, że bo nie powinno tak być, że nie chcesz powiedzieć, jak to tak, no trzeba powiedzieć. Słuchajcie, poniekąd na tym opiera się jakoś tam działalność taka medialna, że są pewne tajemnice. Bo kurde, tą ciężarówką tu to. Ej, luzu jeszcze, o, chłopie. To by nam jeszcze przeszło galancie. No nie mówiłem, czego dokładnie szukam, bo taka tajemnica na kanale to zawsze ma później fajne wzięcie, a nie jeżeli tak wszystko wiecie od razu. No wiecie, jakoś też trzeba te wyświetlenia, że tak powiem, generować tę uwagę, przyciągać na tym kanale. Tak to działa. A dlaczego też nie mówiłem jakie i w ogóle puściłem ten film wam wcześniej, że, no, że szukamy kombajnu i już tam powiedzmy, no jakie historie były i czemu jeszcze nic nie ma. I masę już wiadomości dostaję, cały czas zresztą, że ej, bo tu jest taki kombajn, tu jest taki, tylko to wszystko są podsyłane oferty czy tam ogłoszenia z Elixa, które już bardzo dobrze znam, z jakichś innych stron, które również bardzo dobrze znam. Także często, no często, w sumie żadne jeszcze mi tak nie pomogło, że o kurde jest git, czy tam nawet
co by mi, no powiedzmy, pasowało i ty zaraz powiesz, jesteś wybredny, jedź se kup nowego, a nie cudujesz. Nie, bo jak się szuka, to się znajdzie oczywiście, ale do czego biję? Nie mówiłem, jaki model, bo teraz też dostaję właśnie masę z jakimś tam Medionem 310 małym, chyba ze 3 ogłoszeniami ludzie podesłali, jakimś tam Dominatorkiem 98 starszym. No nie kupimy mniejszego kombajnu od naszego klasa, nie? No nie kupimy mniejszego od 108 naszej, bo mamy zrobić krok do przodu, żeby znowu sobie podciągnąć, że jak powiem, w wydajnościach czy chociażby nawet w komforcie. Powiedzmy, że tam niektóre myśli nawet były bardzo ambitne co do kombajnu, ale no jest jeszcze kilka innych wydatków na ten rok, także trzeba to po prostu wszystko tonować. I zaraz ktoś powie, że też znowu o tajemnicę robię. No słuchajcie, no jest, są jeszcze inne wydatki, teraz będziemy już w przeciągu tygodnia czy dwóch montować panele fotowoltaiczne i też tam trzeba instalację, no wiadomo, zapłacić, nic za darmo tego nie zakłada. Tak, było dofinansowanie, chyba nabór jeszcze trwa na modernizację gospodarstw właśnie na panele fotowoltaiczne, też się tym interesowałem, miałem startować na to, ale tam jest wymóg, że musi być magazyn energii, a tak szczerze, kuźwa, co się opinii posłuchało od ludzi, co w tym siedzą, i było, słuchaj, no ten magazyn to tak potrzebny, że no że wcale nie, no co on ci da, no i poniekąd coś w tym jest. Dobra, poczekam, jedzie ciągnik przed nami, ale ciężarówka z naprzeciwko, jeszcze nie chciałem na żyletki wciskać. Dobra. Także między innymi właśnie to, no i chodzi jeszcze kilka rzeczy, no też nie chcę mówić, że niech będzie taka niespodzianka coś później, ale maszynowo też jeszcze no trochę się, że tak powiem, pozmienia, także trzeba to wszystko, że tak powiem, stopniowo sobie i tonować, bo nie sztuką jest popłynąć. Tak, także tak to wygląda. No i zobaczymy, jak obejrzę, to już może trochę wam powiem. W tym materiale, gdybym nawet dopiął dzisiaj wszystko na tip-top, to i tak wam nie pokażę tego kombajnu. To zostawimy już na materiał, w którym będzie pożegnanie rekorda oficjalne i oficjalnie będzie przywitanie nowego nabytku. Taki odcinek będzie, jeden, to już wam mówię, kiedy on będzie. Będzie, jak będzie kombajn. Kiedy? Nie wiem, bo pytania, też jestem takimi pytaniami zasypywany pod filmami, na Instagramie, na Facebooku. Nie wiem. Jak będzie, to wtedy wam oczywiście wszystko pokażę. Pożegnanie rekorda, tak, też będzie takie, na jakie zasługiwał i zasługuje ten kombajn. Będzie. Będzie jeszcze też tak samo materiał. Normalnie chyba myślę vlog, jak tu będziemy go odbierać, czyli w sumie dwa materiały już przed, w sensie dwa materiały tutaj, można powiedzieć, tak, no z zakupu, tak jakby. Więc to wszystko będzie, ale no czas, bo ze spokojem ludziska. Ze spokojem, bo no my też staramy się być w tym wszystkim spokojni, ostrożni. No dzisiaj na oględziny też jadę sam i no i zobaczymy, co to jest. Zobaczę, co to jest warte. Mam nadzieję, że jest tak, jak obecny właściciel mówi i nie będę się miał do zbyt wielu rzeczy przyczepić, ale zobaczymy na miejscu. W każdym razie tak to wygląda. A w tym tygodniu wam powiem też jeszcze, no już się zacznie też trochę roboty takiej ambitnej, bo właśnie panele będziemy, a pod panel, bo panele będziemy mieli na dachu. Ktoś powie, że na stelażu lepiej, może i lepiej, ale mamy tyle tych dachów, że trzeba jakoś je zagospodarować,
a znowu gdzieś miejsce wytyczać na panele na stelażu, no tak mi, no nie widzi się nam to, niech to będzie na dachu. No i będziemy montować na jednym z garaży, bo tam jest zwykła blacha na dachu, blachotrapez. No i tam pod spodem jest jeszcze taki, wiecie, ten materiał, jak się kiedyś kładło, żeby się tam nie skroplało, ale no to już jest tam naruszone przez ząb czasu i będziemy wymieniać blachę na blachę z filcem od spodu, także też trochę będzie robótki, myślę, że tam też coś nagram, jakąś agrodniówkę, bo z tatą będziemy działać już, także no będzie się działo już w tym tygodniu. No idą kizaryty tam, oporem. I tak, jadę dalej. Powiem wam, jak tam widzicie jakieś te górki tam, to tam już są Czechy. Nie, od granicy ile jestem w prostej linii teraz? Z 2 km? Może nawet nie. I są Czechy. Jeden obejrzany, drugi obejrzany. Jadę teraz po trzeci właśnie i w ogóle go nie miałem w planach, ale już stosunkowo jestem na tyle blisko, że nie opłaca mi się nie jechać po niego. Bo później pedałować ponad 400 specjalnie, żeby go obejrzeć, no nie. Dlatego cisnę już teraz, jest, powiem wam, no będzie trochę kilometrów, jak w sumie jak już wrócę do domu, godnie. W każdym razie jadę. Gdzie to jest granica? Nie widać żadnego punkciku takiego charakterystycznego. A jeszcze odsunąłem trochę więcej. To tam dalej, gdzieś jeszcze pola są, widzę. No nie liczyłem, że taką wycieczkę dzisiaj zaliczę. Nie liczyłem, ale inaczej, powiem wam tak. Jeden, co dzisiaj oglądałem, jest, można powiedzieć, wstępnie już dogadany, że jeżeli się zdecydujemy z tatą, mam tam czas do jutra do zastanowienia, jeżeli się zdecydujemy, to jest kombajn, a jeżeli się nie zdecydujemy, to nie ma kombajnu, ale no to ten jeden jeszcze jest, no jest ładny w miarę, ale też mam tam parę, powiedzmy, zastrzeżeń, no ale no powiedzmy, że jest to, jak mówi właściciel. W każdym razie, zresztą tam jeden z pracowników też mnie poznał i teraz, co byłem w drugim miejscu, też mnie poznali, także no mniejsza, tak czy siak jadę jeszcze zobaczyć jedną sztukę, zobaczymy, co tu będzie, jak to będzie wyglądało wizualnie, jak to będzie wyglądało mechanicznie, co tam jest porobione, co jest do porobienia. No i wizualnie też, czy dlaczego mówię o tym, że jest wizualny, bo wiele jest głosów, że no ale kuźwa, nie będziesz przecież lakierem kosił, nie? No czy lakierem kosisz, czy wyglądem kosisz? Nie. Zgadzam się, tym nie koszę, to tylko po prostu tam wygląd. Ale ma to ogromny wpływ na cenę i chodliwość później. O, Lexionik stał. Jaki ładny. Ma to wpływ na chodliwość tej maszyny przy późniejszej tam kiedyś sprzedaży, bo za 400 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Szybciej się sprzeda ładnie utrzymaną maszynę, w której jest coś tam do zrobienia, bo umówmy się, w każdej maszynie używanej do kupienia jest coś do zrobienia, niż sprzedanie maszyny, która nie wygląda i w dodatku i tak właśnie no, jest coś do porobienia. Oczywiście, że sprzedacie szybciej tą, która ładnie wygląda, która jest również i lakierniczo ładnie utrzymana. I nam też zależy na ładnej sztuce. I nie tylko ładnej, a bebech jest niemęczony, bo ładną przed chwilą też oglądałem, wizualnie z daleka. Tylko jedno i drugie musi iść w parze, bo jeżeli jedno i drugie jest na odpowiednim poziomie dobrym, to znaczy, że ten kombajn w całości był oddbany, a nie tylko wyjechany i o, łożysko się skończyło, już tam się paski popoliły, to o, wymieniane, no się skończyło, no ale wymieniane było, panie, no wymieniane było. Coś tak pomijając tylko dzisiejsze sytuacje, tylko tak ogólnie zawsze, no wymieniane było, no dobra, ale koło pasowe już jest przebarwione, czyli już się przykopciło ostro. No,
tak? No to wiecie, to wszystko już zaraz obrazuje, jak był kombajn użytkowany. To się tyczy wielu maszyn. Także cierpliwi niby dostają to, co chcą. No też jestem cierpliwy. Już sporo się najeździłem, sporo się tu jeszcze najeżdżę. Dzisiaj jeszcze tylko sporo kilometrów zrobię. Ale no już mówię, jestem na tyle blisko, że jeszcze tą jedną sztukę tu obejrzę. No i wieczorem z tatą, myślę, podejmiemy jakąś decyzję, czy jeżeli ten, co będę teraz oglądał, czy go bierzemy, czy tego, co dzisiaj rano oglądałem, czy ogólnie jeszcze czekamy, nie? Nie sztuką jest kupić bubla za nie wiadomo jakie pieniądze, a nie ukrywajmy, nie, ceny niektórych są tak przesadzone za stan, który po prostu jest jakiś dramat i też na przykład na wiele kombajnów nawet nie jadę oglądać, bo po prostu już po zdjęciach widać, że tam no nie jest igła, a ceny są tak horrendalnie wysokie, że no nie no, ktoś mi powie, że moza używany dobry musisz dużo zapłacić, no dobra, ale niech to będzie adekwatne do stanu, a nie, że jest kombajn wypłukany, a kuźwa cena niedługo taka, że a cena taka, że powinna być już to cena po moim zrobieniu, powiedzmy, tego kombajnu, a nie, że tyle muszę za niego zapłacić i jeszcze on jest do roboty. Tak, to nie. Tak, to słuchajcie, nie. Także, zmierzam, już was tu nie zanudzam. Taki vlog, a będzie dzisiaj wyjazdowy. Może się coś też ciekawego jeszcze nawinie do opowiedzenia. Ale no, niech to tak dzisiaj wygląda. Objazdowy, wyjazdowy i tyle, jadę. A co to? Ciemno już? Ciemno już! Gdzie mnie widać? Będzie mnie jakoś widać. Musi wam to wystarczyć. Słuchajcie, wracam dopiero, byłem w tym trzecim miejscu oglądać i powiem wam tak, decyzje zapadły. Wybór jaki, to już dowiecie się, myślę, niebawem, ale decyzje już zapadły. Co prawda jeszcze jak wrócę teraz, jeszcze sobie to z tatą przegadamy, jeszcze zdjęcia poglądamy, bo też mam zdjęć narobionych, ale decyzja już na 99% zapadła. Także no, jest następca Reksia. Powiem wam, wrócę do domu, to będzie 21, jestem od godziny 4 na nogach, bo też było trzeba poprzątać. Jestem od godziny 4 na nogach, wyjazd. Mam już zrobione 530 km. Mam jeszcze dziś 330 do domu. Ostatnio byłem zły, bo też zrobiłem masę kilometrów, co prawda mniej niż dzisiaj zrobię. Zrobiłem w sumie tyle, ile teraz mam, już zrobione, jeszcze muszę wrócić do domu. W każdym razie też zrobiłem ponad tam 500 km i nie było żadnych rezultatów. No w sensie nie było nawet sztuki, którą, no dobra, bierzemy, nie? Czy tam no zastanowimy się, tylko po prostu no obejrzałem, no i nie. No a teraz przynajmniej są tego owoce i kończę już na tą chwilę, na spokojnie, dziś mówię, muszę stanąć, zjeść coś. I, no i próję do domu.